Dziś jest bardzo ważny dzień w historii Suwałk. Dokładnie 98 lat temu, 24 sierpnia 1919 roku, po latach zaborów, Suwalszczyzna odzyskała wolność. Tego dnia obecną ulicą Tadeusza Kościuszki od strony Augustowa wkroczył do miasta hucznie witany 41. Suwalski Pułk Piechoty. Suwalczanie wiwatowali, sypali na żołnierzy kwiaty. Były płomienne przemówienia, dziękczynna modlitwa w kościele pod wezwaniem świętego Aleksandra, defilada i wspólny obiad. Nocą miasto rozbłysło światłami. Relację z tego zdarzenia za ówczesnym pismem Ziemia Suwalska przytacza Jerzy Brzozowski, dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach. Kroczyło do Suwałk oczekiwane z tęsknotą Wojsko Polskie. Mimo niepogody wielotysięczne tłumy wyległy na ulicę, by witać entuzjastyczne naszych chłopców. Przed triumfalną bramą zebrali się przedstawiciele duchowieństwa wszystkich wyznań Rady Okręgowej, Rady Miejskiej, komisarze rządowi powiatu suwalskiego i sejneńskiego oraz delegaci gmin i miejscowych instytucji. W imieniu społeczeństwa przemawiał, witając wkraczające wojska, sędzia Antoni Naumowicz, w imieniu miasta prezydent Adam Modliński, wręczając chleb i sól, a w imieniu obywateli Żydów Benjamin Rosenthal. Wojsko wśród radosnych okrzyków, zasypane żywym kwieciem, udało się przed kościół, gdzie przed prowizorycznym ołtarzem odprawione zostały modły dziękczynne. Olbrzymia radość ówczesnych Suwalczan wcale nie dziwi. Nadejście wojska oznaczało nie tylko formalną przynależność do Polski, ale też spokój i bezpieczeństwo. Przypomnijmy, że Suwalszczyzna odzyskała wolność najpóźniej ze wszystkich ziem polskich. Kiedy w 1918 roku odradzała się niepodległa Polska, los północno-wschodnich krańców kraju był nierozstrzygnięty. Miasto znajdowało się pod okupacją niemiecką. Dodatkowo wiosną 1919 roku w mieście pojawili się Litwini. Region był przedmiotem sporu, czego punktem kulminacyjnym był wybuch kilkudniowego powstania sejneńskiego. Przede wszystkim bezpieczeństwo. Spokój, bezpieczeństwo formalne, mentalne, ale też praktyczne, przynależność do państwa polskiego. Trzeba pamiętać, że cały czas przez te ponad 200, blisko 300 dni Suwalczanie, mieszkańcy Suwalszczyzny znajdowali się pod jurysdykcją niemiecką. Czy potem pojawiały się te jakieś duplikaty urzędów litewskich. Cały czas było jakieś zagrożenie. W tej chwili granica została jakby przesunięta, teren objęło państwo polskie, zaczęły się już wtedy formalizować i zawiązywać legalne organy władzy państwowej, samorządowej na terenie Suwalszczyzny. 3 tygodnie później, we wrześniu 1919 roku, miasto odwiedził marszałek Józef Piłsudski. Wtedy w siedzibie obecnego Muzeum Okręgowego wygłosił przemówienie, w którym padły słynne: dzisiaj ziemia wasza jest wolną. W ślad za wydarzeniami z końca sierpnia, za 24 sierpnia, przyszły dni 12-13 września tego samego roku, czyli 3 tygodnie później, kiedy Suwalszczyznę, najpierw Augustów, potem Suwałki, potem Sejny, ale nas interesują przede wszystkim Suwałki, odwiedził marszałek Józef Piłsudski. Przyjechał 12, 13 na sali Resursy Obywatelskiej, w której się znajdujemy, władze miasta podjęły go obiadem i tam właśnie wygłosił to słynne, płomienne przemówienie, w którym padły między innymi, bo tam padło wiele innych bardzo ważnych sformułowań, ale między innymi padły słowa: dzisiaj ziemia wasza jest wolna. Z okazji rocznicy wyzwolenia w Suwałkach odbędą się okolicznościowe uroczystości pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego, a następnie pod pomnikiem Polskiej Organizacji Wojskowej na cmentarzu parafialnym przy ulicy Bakałarzewskiej. Celem upamiętnienia daty w 2013 roku miejscy radni nadali nazwę 24 sierpnia tak zwanemu przedłużeniu ulicy Wigierskiej od skrzyżowania z ulicą Tadeusza Kościuszki do ulicy Zarzecze. W ocenie Jerzego Brzozowskiego 24 sierpnia to data symboliczna, która dla Suwalczan powinna oznaczać to samo, co 11 listopada dla wszystkich Polaków. Ona zawsze pozostaje datą w jakimś sensie symboliczną. Natomiast dla nas, Suwalczan, mieszkańców Suwałki, Suwalszczyzny, powinna być to tak samo ważna data, jak data 11 listopada 1918 roku. Ze względu na to, że tamta jest symboliczną dla całego państwa, dla całego kraju. Ta jest konkretną datą dla tej części państwa polskiego.